Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Dary Zwód Wędkarstwo. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Będziemy przeprowadzać konserwację kołowrotków. To jest zapomniana czynność przez wędkarzy, ale bardzo ważna i przydatna, żeby kołowrotek pracował nam dobrze, na przykład tak jak ten. Nic się nie zacina, chodzi jak w zegarku. Dzisiaj przeprowadzimy konserwację kołowrotka Dragon. Zapraszam do oglądania. To tak, do rozpoczęcia naszej konserwacji, naszego kołowrotka. Co to jest konserwacja? To jest utrzymanie czegoś w dobrym stanie, żeby najważniejsze działało. Ten kołowrotek już konserwowałem. Działa bardzo dobrze. To jest kołowrotek firmy Dragon. I dzisiaj jeszcze raz zaprezentuję Wam, jak dobrze dbać o kołowrotki. Czy o kołowrotek firmy Jacksona, czy o ten kołowrotek. Mówimy ogółem. Do tego będziemy potrzebowali oczywiście jakichś drobnych narzędzi. Tu mam klucz, śrubokręt, jakiś malutki śrubokręcik. No to zaczynamy. Po pierwsze musimy dostać się do wnętrza naszego kołowrotka. Co robimy najpierw? Odkręcamy szpulę. Tu mamy kołowrotek z wolnym biegiem od góry, który wystarczy po prostu odkręcić. Odkładamy tą część, zdejmujemy tu nasza szpula z żyłką, to nam nie będzie potrzebne. Oczywiście jak mamy już szpulę odkręconą, to tutaj możemy wyczyścić jakimś pędzelkiem, mamy sprężynkę, tu możemy wyczyścić, tu mam trochę, widzicie, rdza złapała, to też można wyczyścić, ja już tutaj czyściłem i tak odkładamy. Co my tutaj mamy? Zdjęliśmy szpulę. A, jeszcze Wam powiem, jakby to wyglądało zdejmowanie w kołowrotku, który nie ma tutaj odkręcanego. No to wiadomo, dla kogoś wydaje się logiczną częścią, jak to zdjąć, a dla kogoś może to sprawiać rozność. Tutaj nic nie odkręcamy, bo to nam reguluje wolny bieg. Po prostu naciskamy u góry i zdejmujemy. Mamy też tutaj możemy wyczyścić. To tak nam się prezentuje. Oczywiście to jest kołowrotek karpiowy, to jest kołowrotek na grunt, spławik. Różnią się wielkością i wykonaniem. To odkładamy. Tutaj sobie odłożymy. Zajmujemy się tym. Co teraz robimy? Musimy odkręcić o tą śrubkę. Wiadomo, że modele są różne, dlatego nie będę mówił takich szczegółowych części. Jeśli ktoś ma kołowrotek Dragona, to dla niego to będzie przydatny odcinek po prostu. Będzie mógł się na nim wzorować. A my odkręcamy teraz tą śrubkę. Ta śrubka jest po to, bo ona nam blokuje odkręcenie się tej głównej, dużej śruby. Odkręcamy. Wszystkie śrubki odkładajcie sobie gdzieś w bezpieczne miejsce, żeby Wam się nic nie pogubiło. Odkręciliśmy. Teraz możemy, o widzicie, zdjąć tą zębatkę. Nawet bez odkręcenia tej śruby można było ją zdjąć. Odkładamy też w bezpieczne miejsce. I odkręcamy kluczem tą śrubę. Musimy po prostu zdjąć całą obudowę razem z kabłąkiem.
Co weźmie? 14. Wszystko jest na smarowane. Tak powinno być. Zdejmujemy śrubkę. I teraz z łatwością podnosimy cały korpus. O. I na tą chwilę wygląda to tak. Tu mamy korpus, który oczywiście też trzeba dokładnie wyczyścić pędzelkiem, bo tutaj dostaje nam się piach. Oczywiście, tu czyścimy wszystko pędzelkiem od piachu. U mnie jest wszystko wyczyszczone, jak już wcześniej wspominałem. Tą czynność robiłem przed nagrywaniem tego materiału. No i to już nie jest potrzebne. Znaczy się, jest potrzebne, tylko teraz nie będziemy się tym zajmować. I mamy cały korpus. Tutaj już trzeba uważać, żeby nic nam się nie zgubiło. Tak więc odkręcamy. Śrubka raz. Odkręciliśmy już pierwszą ze śrubek, która była w tym miejscu. Zajmujemy się za odkręcanie następnych czterech śrubek i działamy. Udało nam się odkręcić te dwie śrubki, przepraszam, te trzy śrubki i to wystarczy, bo zobaczcie, co teraz się dzieje. Zdejmujemy tą część i odsłania na, ta część to jest, szczerze wam powiem, że nie wiem, do czego ona służy. Jeśli ktoś wie, to napiszcie w komentarzu, ale nią się tak nie przejmowałem. Oczywiście tutaj wszystko pędzelkiem jest czyszczone analogicznie, jak każda rzecz, gdzie widzi się piach. To jest wszystko wyczyszczone pędzelkiem. Odkładamy i mamy najważniejszy element w naszym kołowrotku. Łożysko. Łożysko wyjmujemy. Wyjmujemy łożysko stąd, wsadzamy je do benzyny ekstrakcyjnej. Po co? Po to, żeby je odtłuścić. Następnie po jakimś czasie czyścimy je pędzelkiem i wsadzamy do naszego kołowrotka. Ja nie będę już tego robił, bo już to robiłem. Ja chciałem wam pokazać po prostu, jak się dostać do tej części kołowrotka. Jeśli tu wszystko wyczyścimy, to jest dobrze. Następnie składamy wszystko analogicznie, jak rozłożyliśmy. Czyli to ląduje tutaj. Skręcamy śrubki. Większy ten. Pierwszą skręconą, następna i trzecia. Śrubki mamy już przykręcone. Teraz przychodzi czas, żeby założyć
naszą obudowę. Bierzemy śrubę. Tu mamy wcześniej nasmarowany ten kijeczek smarem. Dlatego brudzą mi się ręce. Przykręcamy naszą śrubę. Nie za mocno. Zaraz Wam powiem, dlaczego nie za mocno. Dlaczego mówiłem, żeby nie za mocno? Bo ta śruba reguluje nam opór, w jakim się obraca nasz kołowrotek. Teraz mamy ciężki opór, dlatego luzujemy trochę śrubę. O! Patrzcie, różnica. Różnica jest, prawda? A ta śrubka, którą odkręcaliśmy na samym początku, pomaga nam nad tym, żeby ta duża śruba nam się nie odkręciła, jak będziemy holować ryby, jak będziemy użytkować skowrotka. Dlatego teraz bierzemy tą grubą śrubkę i przykręcamy ją tu. O! I ta śruba nam blokuje tą dużą śrubę, żeby nam się nie odkręciła. Dlatego mamy dwa miejsca, tu i tu, by przykręcić tą śrubę. To zależy od naszych wymagań. O, wszystko ładnie chodzi, naoliwione. No i teraz, jak przykręciliśmy śrubę, która trzyma cały korpus, i śrubkę, która zabezpiecza tą śrubę, możemy założyć zębatkę. Do końca i uszczeleczkę, która trzyma tą zębatkę. I tak to nam się prezentuje. Teraz zakładamy szpulę. Przykręcamy. Wszystko nam się trzyma. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pokazałem Wam, jak zakonserwować na zimę kołowrotek Dragona. Analogicznie robimy to z kołowrotkiem Jacksona i z różnymi kołowrotkami innych firm. Najważniejsze jest to łożysko oporowe. Jeśli ono dobrze działa, to dobrze nam działa cały kołowrotek. Jeśli nie ma w mechanizmie piachu, jeśli wszystko jest ładnie naoliwione, nasmarowane, możemy się cieszyć kołowrotkiem, który nie jest za drogi długie, długie lata. Ten kołowrotek posiadam już w swoim asortymencie 5. rok. Chodzi jak nowy. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do subskrybowania kanału Dary Zwód Wędkarstwo. Jeśli takie odcinki Wam się podobają, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy chcecie następne odcinki, i napiszcie, jakie mam dla Was zrobić odcinki, na jaki temat. Do zobaczenia.